Więc wiesz, możesz sobie tworzyć cudowne plany, ale dla podświadomości podstawowa kwestia, czy to jest przyjemne, czy to jest bezpieczne. Nie? Jeżeli skojarzysz to, czego chcesz i te wszystkie narzędzia i zabawki, a sama ta już metafora placu zabaw powoduje, że nagle zaczynasz się czuć dobrze, jest fan, nie? To jest to. Więc przetestuj sobie między innymi ten model, bo on zmieni wszystko. Dosłownie wszystko w momencie, w którym naprawdę zaczniesz patrzeć na ludzi. Wiesz, bo w momencie, w którym rozmawiasz z rozmówcami, powiedz, jak masz tego tam dziewięciolatka, czy mniej więcej dziewięciolatka, no to w jaki sposób z nim rozmawiasz? No nie do końca traktujesz poważnie wszystko, co on mówi. Tak samo jak nie możesz do końca traktować poważnie wszystko, co chcą ludzie. Jednocześnie czujesz jakiś rodzaj wyższości, znaczy w sensie wiesz, że jesteś gdzie indziej. To nie jest wyższość pod tytułem, że pogardzasz nimi, on jest nikim, tylko że jakby rozumiesz, o co chodzi. Wiesz, bo ktoś mi kiedyś powiedział takie zdanie. Ono jest niepoprawne politycznie, ale jest prawdziwe, nie? Że pogarda i poczucie wyższości są źródłem władzy. Pogarda i poczucie wyższości są źródłem władzy. To jest oczywiście święta prawda, nie? Tego się nie mówi, bo jednocześnie musisz zachowywać pozory, jak już masz tą władzę, nie? Ale weź sobie pomyśl, że ktoś na przykład myśli, tak, to ja będę tym gościem, który będzie zarządzał 38-milionowym narodem, nie? To ja będę nim zarządzał. No sorry, jeżeli w tym nie ma jakiegoś poczucia wyższości i uznania, zresztą każda władza sprowadza właśnie ludzi do poziomu dzieci, nie? I teraz to, co ta metafora dziewięciolatków i placu zabaw powoduje, to, że ona w pewien sposób tą zasadę, o której wspomniałem, że pogarda i poczucie wyższości są źródłem władzy, ona ją sprowadza do takich łagodnych form zabawowych, prawda? Nie ma w tym jakiejś takiej właśnie nadmiernej megalomanii. Ale właśnie jak się komunikujesz, się porozumiewasz, czy myślisz o tym swoim, nie wiem, tam kimś w rodzinie, tym 9, 10 czy tam 8 latku, wszystko jedno, to rozumiesz, że traktujesz go trochę inaczej, że jest w tym trochę właśnie lightu, nie? Jest w tym po prostu, nie traktujesz tego do końca poważnie, wiesz, bo wiesz, że nie można ich traktować do końca poważnie. Zresztą masz taki zawód, że dokładnie wiesz, że w momencie, w którym ci przyjdą ludzie i będą mieli wielkie plany, co chcą osiągnąć, to wiesz, że takie, że większość z nich nie osiągnie nawet odrobinę tego, co zaplanowało, nie? A dlaczego? No właśnie dlatego. Dlatego rządzi podświadomość i ten dziewięciolatek nie chce się pocić, nie chce się męczyć, nie skojarzył tego z przyjemnością, tylko skojarzył to z brakiem przyjemności, z zagrożeniem i z brakiem korzyści. Nie? Ja oczywiście mówię o zachowaniu pewnego rodzaju pozorów, no bo jak zaczniesz rozmawiać ze swoim szefem jak z dziewięciolatkiem, no to wiadomo, nie? Ale w momencie, w którym rozumiesz, że ludzie nie są logiczni, ludzie nie są racjonalni, w momencie, w którym rozumiesz te cztery poziomy, o których mówiliśmy, ten piwnica, parter, pierwsze i drugie piętro, nie? Że to się odnosi do każdego, od najgłupszego do najgenialniejszego, od najbrzydszej do najładniejszej, że wszyscy jesteśmy pod tym względem tacy sami, więc w tym sensie już tworzysz, jakby wyrównujesz pole gry, bo zaczynasz, rozumiesz, że rządzi nimi dziewięciolatek i w taki czy inny sposób musisz znaleźć do tego kogoś podejście, nie? I w momencie, w którym ten ktoś będzie robił jakieś dziwne rzeczy, to przynajmniej będziesz rozumiał logikę tego braku logiki, czy racjonalność tej nieracjonalności dzięki temu, prawda? I poza tym to generalnie bardzo, bardzo ułatwia życie i sprawia naprawdę, że dużo łatwiej jest wstać i dużo przyjemniej się położyć w momencie, w którym masz wrażenie, że to jest, że świat jest twoim placem zabaw i to są i istnieje dla ciebie i składa się z narzędzi i zabawek i że wszystko możesz wykorzystać, prawda? Do osiągnięcia swoich celów i że to nie musi oznaczać ciągłej wojny i ciągłej walki, że owszem, czasami będzie potrzeba, bo dziewięciolatki też się czasami pobiją, ale że dużo, dużo, dużo łatwiej osiągnąć swój cel, pamiętając o tym, że jesteś dzieciakiem i otaczają cię inne dzieci i dzieci szukają przyjemności i zabawy, nie? No, automatycznie, jakby domyślał, to się to już robi łatwiejsze.
No właśnie, o to chodzi, bo, no właśnie, bo to też, też jest między innymi ten dziewięciolatek, to jest oczywiście metafora. Metafory przechodzą od razu bezpośrednio do podświadomości, bo metafory możesz sobie wyobrazić w sposób wizualny albo możesz je poczuć. Dlatego to różni język metafor od zwykłego języka, nie? Że metaforę możesz zobaczyć, bo ty w ten sposób wyobraziłeś sobie jakiegoś tam dziewięciolatka, wyobraziłeś to sobie, zobaczyłeś to, a jak zobaczyłeś, to mówimy o EPO. A jak mówimy o EPO, to zaczynasz programować podświadomość. W tym momencie używając tej metafory, tak naprawdę mówiłem do twojego umysłu podświadomego i dlatego poczułeś, rozumiesz? To jest ten model w działaniu, dokładnie teraz to, nie? Dokładnie to jest metafora. Jak używałem tej metafory tego, że podświadomość jest kierowcą rajdowym, a świadomość jest pilotem, który siedzi obok, ma plan i mówi, gdzie jechać, jak jechać i tak dalej, to jest kolejna metafora, którą możesz to zobaczyć, nie? W sensie widzisz ten obraz i dlatego to działa na podświadomość, nie? Dlatego właśnie to EPO jest tak cholernie ważne.